Witajcie. Druga część testu X4 Pro. Tym razem cele głębokie. Wam pokazuję, jak to wygląda. 10 kHz. Czułość damy na maksa 25, ponieważ wykrywacz jest stabilny i to jest na pewno duża zaleta. Dostroimy do gruntu. Głośność 25. Threshold, sygnał wiodący 10. Tony 2, ponieważ sprawdzałem tutaj wszystkie tryby i te 2 tony najbardziej mi przypasowały. No i tutaj jedynka. Teoretycznie powinien być na takich ustawieniach najgłębszy program. Pole 2. No i lecimy. Marszałek. Sygnał w jedną stronę. 2 grosze w pionie. Mamy praski. W jedną stronę jest mocniejszy i cichutki w drugą. Myślę, że byłby do wyjęcia. Praski pion. No to już zostawiam Wam do oceny. Dukat. Dukata mamy. No, 5 rubli. Myślę, że byśmy nad tym przeszli. Szóstak. Zaczepił nas i jest. Talar. Jakiś duszek się tam pojawia. Myślę, że nie. Sestercje. Zwolnimy. No i też jest raczej sygnał jednostronny. Pół grosz jagieły. Mamy. No i tak, moi drodzy, wygląda X-Terra Pro na tych ustawieniach na moim polu testowym. Cóż można powiedzieć, no, wykrywacz dla początkujących i myślę, że gdybym kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem, dostał do ręki taki wykrywacz, to byłbym przeszczęśliwy. Stabilny, wodoodporny, no, myślę, że będzie, myślę, poszukiwanym sprzętem na rynku i zamiesza dosyć sporo. Z pewnością konkurencja dla Simplexa, chociaż nie miałem go nigdy w ręce, ale ten by mi się bardziej podobał, gdybym miał kupować. No zobaczymy, no ja, ciężko też mi się wypowiedzieć, no ja go używam w zasadzie kilka chwil. Tak naprawdę jakieś oceny większe to myślę, że po jakimś roku użytkowania w różnych środowiskach, w różnych glebach, o różnych porach roku można by wtedy coś więcej powiedzieć, jak to się będzie sprawować, jak działać. Myślę, że ta sztyca, jeśli dostanie trochę piachu, może być z nią problem z rozkładaniem, ale to oceni ktoś, kto będzie dłużej użytkował ten sprzęt. Fajna cewka, fajnie leży w ręce. Ergonomia, myślę, że jest super również, nie męczy. Także tyle na temat X-Terry na moim polu. Pozdrawiam i do zobaczenia.